Niepoprawny politycznie, alfabet idei. Książka dostępna na kapitalbook.pl. Polecam. Stanisław Michalkiewicz. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Trzeźwym być. Och, to cały referat tutaj. Witam serdecznie. Panie Stanisławie, mam trochę problem związany z pańską osobą. W rozmowach z fanami PiSu brakuje mi argumentu w obronie pana przed oskarżeniami o agenturalność. No, szczerze powiedziawszy, to podzielam poglądy moich adwersarzy na temat wojny na Ukrainie. No to nie adwersarzy, no to rozmówców pańskich. Przecież Sowieci to nasz wróg. Jeżeli można walczyć z nimi, z nim czyimiś rękami, to dlaczego tego nie robić? Powinniśmy wspierać militarnie i politycznie Ukrainę, bo to po prostu osłabia Rosję. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem do końca, co pan o tym sądzi, gdyż nie opowiada się pan jednoznacznie. Jednoznacznie, to rozumiem, powinienem się opowiedzieć po stronie ukraińskiej absolutnie. Tak, Polska jest zależna od USA i nie ma innego wyjścia, inaczej będzie zależna od Rosji i Niemiec. Przecież to jest historyczna szansa. Fakt, bardzo to wszystko kontrowersyjne, ale jakie inne wyjście? Przecież bez naszej pomocy Ukrainie mielibyśmy granicę z Rosją. No i tak mamy granicę z Rosją, z obwodem kaliningradzkim, więc to mielibyśmy dłuższą, tylko nawiasem mówiąc, mamy granicę z Białorusią, która została przy naszym udziale wepchnięta, bo my się bawiliśmy w mocarstwowość z panią Swietłaną Cichanouską, no i przy naszej pomocy, to chyba nie chcieliśmy tego, no ale w polityce to tak jest, że nie tylko to, co się chce, tylko to, co potem wynika. Białoruś razem z prezydentem Łukaszenką została wepchnięta w objęcia Putina, no i teraz mamy zgryzoty. Ale wracam do tego wątku. Ja nawet się zgadzam z panem, że to, że na Ukrainie Ukraińcy z Rosjanami się wyżynają, to z naszego punktu widzenia nie jest to zła wiadomość. To mogę sobie wyobrazić gorsze, że na przykład Ukraińcy wyżynają tam Polaków na Ukrainie, albo Rosjanie wyżynają Polaków, albo Polacy się muszą wyżynać z Rosjanami na terenie Polski. Myślę, że jeszcze jedna rzecz. Pan tu pisze, Sowieci to nasz wróg. No, każde państwo ma interesy. Sowieci, czy Rosja, może tak to nazwę, od 300 lat ma do nas jeden interes, żebyśmy my się zgodzili na status bliskiej zagranicy. Status bliskiej zagranicy mniej więcej tak wygląda w dużym uproszczeniu oczywiście, że no dobra, skoro już nie możecie wytrzymać, żeby być osobno, to sobie bądźcie, ale macie nas słuchać. No więc my w tej chwili nie jesteśmy bliską zagranicą Rosji, ale jesteśmy bliską zagranicą Stanów Zjednoczonych. I pan nawet to dostrzega. Tak pisze pan, Polska jest zależna od USA i nie ma innego wyjścia. Jest inne wyjście. To, że Polska jest no, w sojuszu, powiedzmy sobie, ze Stanami Zjednoczonymi, to jest sojusz egzotyczny, bo muszę powiedzieć, że sojusze dzielą się na dwa rodzaje. Sojusze realne i sojusze egzotyczne. Sojusz realny ma miejsce wtedy, kiedy jak jedno państwo traci niepodległość, to drugie też ją lada chwila straci i to jest ten sojusz realny. Natomiast sojusz egzotyczny polega na tym, że jak jeden sojusznik straci niepodległość, to drugi tego może nie zauważyć nawet. No i nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi ma charakter sojuszu egzotycznego. Problem nie polega na tym, żeby tam się ze Stanami Zjednoczonymi koniecznie kłócić, tylko problem polega na tym, że nasi umiłowani przywódcy, i to nie tylko z tego rządu, ale ze wszystkich innych, nie opanowali sztuki wykorzystywania tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i w ogóle obecności Polski w Sojuszu Atlantyckim do
załatwiania jakichś polskich interesów. A były ku temu, było ku temu wiele okazji. Jeśli chodzi o mój stosunek do wojny na Ukrainie, to oczywiście celem tej wojny jest osłabienie Rosji. W związku z tym, tak jak to powiedział sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin podczas swojej pielgrzymki do Kijowa, problem jest taki, czy uczestnicząc w tym w procesie osłabiania Rosji, nie osłabiamy Polski jeszcze bardziej. Mam na myśli zwłaszcza umowę między rządem polskim i rządem ukraińskim z 2 grudnia 2016 roku. Nawiasem mówiąc, to już wtedy rozpoczęły się przygotowania do tej wojny, na podstawie której, a konkretnie artykułu 12 tej umowy, Polska się zobowiązała do nieodpłatnego udostępniania Ukrainie zasobów, właściwie zasobów całego państwa, bo takie tam są sformułowania, że środki bojowe, niebojowe, cywilne, wojskowe i tak dalej, więc zasobów całego państwa. No i to niewątpliwie Polskę osłabia, czyniąc z Polski, co zauważył nie byle kto, tylko rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Łukasz Jasina, oficjalnie powiedział, że Polska jest sługą narodu ukraińskiego. No to dobrze to nie wygląda. My powinniśmy wystrzegać się statusu sługi, bo sługa to może po mordzie dostać od swojego pana, a poza tym musi wykonywać wszystkie jego polecenia. No i właśnie afera zbożowa pokazała, jak to wygląda w praktyce. Więc tutaj uważam, że Polska, owszem, powinna pomagać Ukrainie, ale nie za darmo. Nie za darmo. W tej chwili weksle ukraińskie mogą być nic nie warte. No ale kiedyś się ta wojna skończy i kiedyś mogą być coś warte. A tymczasem Polska niczego tutaj nie ma. Już rząd dobrej zmiany tam się zreflektował i pan premier Morawiecki powiedział, że to my tu przekazujemy Ukrainie broń i amunicję, ale to Stany Zjednoczone nam za to wynajmują. Nie wiem, czy Stany Zjednoczone o tym w ogóle wiedzą, że mają nam cokolwiek wynagrodzić, bo o ile wiem, to pan wicepremier Błaszczak i pan minister Kościński z kancelarii premiera, były minister finansów, a teraz z kancelarii premiera jest ministrem do spraw zakupu uzbrojenia, kupują wszystko, co Amerykanie im każą kupić i nawet się nie targują. Polska płaci każdą cenę. No więc to nie wygląda na to, że Stany Zjednoczone cokolwiek tu nam rekompensują, tylko po prostu korzystają z okazji. A my z tych okazji nie umiemy korzystać. Podam jeden przykład, żeby tutaj nie być gołosłownym. Otóż prezydent Biden wielokrotnie mówił o takiej intencji wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Bardzo dobrze, my jesteśmy na wschodniej flance NATO, to nas trzeba wzmocnić. No i jednocześnie Sejm uchwalił ustawę o obronie ojczyzny, która przewiduje rozbudowę armii polskiej do 300 tysięcy żołnierzy. Z tego wynika, że te 200 tysięcy żołnierzy dodatkowych trzeba uzbroić. I to nie tylko w broń strzelecką, ale w broń ciężką i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli Stany Zjednoczone deklarują intencję wzmocnienia wschodniej flanki NATO, to co powinien zrobić pan prezydent Duda? Powinien powiedzieć prezydentowi Bidenowi, z którym miał okazję rozmawiać bezpośrednio co najmniej dwukrotnie, że ekscelencjo, panie prezydencie, to my tu mamy pomysł, jak to zrobić. Niech Stany Zjednoczone sfinansują uzbrojenie tych dodatkowych 200 tysięcy żołnierzy polskich, no i w ten sposób wschodnia flanka NATO zostanie odpowiednio wzmocniona. Polska by nie musiała wykładać pieniędzy, tylko Stany Zjednoczone by wyłożyły. Więc to nazywam umiejętnością realizowania
polskich interesów państwowych właśnie z faktu sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, egzotycznego, bo egzotycznego. No ale pan prezydent Duda jest nieśmiały i nie ośmiela się zaproponować czegoś takiego. W związku z tym nie wiem, czy w wyniku tej wojny Polska już nie pozostanie sługą narodu ukraińskiego. No to nie wiem. Nie wiem, czy to powinniśmy się być z tego tacy zachwyceni. Druga kwestia, tutaj pan pisze. Druga kwestia. Jestem zwolennikiem wolnego rynku i nie wpieprzania się państwa w te sprawy, ale jest kwestia monopolii. Przecież ktoś musi nas przed nimi bronić, bo to jest neototalitaryzm. Monopole de facto są przeciw wolnemu rynkowi. Dzisiejsza siła i wpływy korporacji są zbyt duże, żeby je tak zostawić w samopas. Jeszcze jedno. Kiedyś podał pan świetny przykład z produkcją wichajstrów. Nie będę streszczał, ale Konfederacja podnosi klangor, że tani spirytus z Ukrainy zalewa Polskę. No przecież produkt jest dla konsumentów, a nie dla gorzelni. Im tańszy, tym lepszy, nieprawdaż? Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia. To im tańszy, tym lepszy, to prawda, ale dlaczego w Polsce polski spirytus jest taki drogi? No bo akcyza jest, no to trzeba zmniejszyć akcyzę i wtedy spirytus ukraiński nie będzie tańszy, tylko będzie droższy i będziemy nasz spirytus wysyłać na Ukrainę. Niech Ukraińcy piją nasz spirytus. To zboże, które zalega magazyny, można by przerobić na spirytus i właśnie Ukraińcom tam sprzedać tego. Natomiast monopole. No ja w moim projekcie konstytucji tam się tą kwestią zająłem i tam umieściłem taki zapis, że nikt nie może wbrew stronom podważyć umowy ani zmienić jej treści, chyba że stanowi ona czyn zabroniony pod groźbą kary, wynika z takiego czynu albo ma go na celu. No i paragraf drugi tego artykułu miał takie brzmienie, że ustanawianie monopolii jest zakazane. Ustanawianie monopolii jest zakazane. Pan tu wspomina o korporacjach, ale jest znacznie prostsza forma monopolii. Na przykład koncesja. Na czym polega koncesja? Że na przykład koncesjonowany jest obrót paliwami płynnymi. No i kto dostanie koncesję, to dostaje prezent. Bo to jest bardzo intratny podobno ten obrót paliwami płynnymi. Na czym polega koncesja? Że ten szczęśliwy posiadacz koncesji może zajmować się obrotem paliwami płynnymi, a wszyscy inni nie mogą. Więc on zyskuje monopol przy jakimś tam zakresie. No i to jest właśnie ustanawianie monopolu. Ja dlatego jestem przeciwny koncesjonowaniu. Tymczasem z jaką tendencją mamy do czynienia? Przypomnę, ustawa o działalności gospodarczej w brzmieniu, ustawa Wilczka, w brzmieniu z 1 stycznia 1989 roku, tam przewidywała koncesjonowanie w 11 bodajże przypadkach. I to takich, których wspólnym mianownikiem było ryzyko sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego, na przykład produkcja materiałów wybuchowych, broni, amunicji i obrót tymi towarami, produkcja trucizn i obrót truciznami, hurtowy obrót lekami. No takie, krótko mówiąc, to tam były przewidziane koncesje. Albo w takich dziedzinach gospodarki, które stanowią dublowanie agend państwowych, na przykład prowadzenie agencji celnych, prowadzenie agencji detektywistycznych z personelem częściowo uzbrojonym i tak dalej. Wydobywanie i eksploatacja kopalin, no to pamiętam. 11 przypadków koncesjonowania było. Inne, poza tymi przypadkami, prowadzenie działalności gospodarczej w innych dziedzinach nie wymagało żadnych koncesji. I co się stało?
ustawa o działalności gospodarczej była pierwsze 10 lat, przez pierwsze 10 lat jej obowiązywania była 60 razy znowelizowana. Z tego wynika, że musiała być nowelizowana kilkakrotnie w ciągu każdego roku i tak było. I każda nowelizacja polegała na dopisywaniu coraz to nowych form reglamentacji. W rezultacie po 10 latach tu Business Center Club uderzył na alarm, że koncesje, licencje, zezwolenia i pozwolenia, a więc różne formy monopoli, zostały przywrócone w 202 obszarach działalności, nie w przypadkach, tylko w 202 obszarach działalności gospodarczej. O, i z tym trzeba walczyć. Pan Maniek. Dzień dobry, panie Stanisławie. Cesarzu słowa oraz login. W książce Zły i dobry liberalizm podaje pan przykład z 95 roku, że nasze życie jest opodatkowane w 80%. Pragnę zwrócić uwagę, że było to już ponad ćwierć wieku temu. Jak pan uważa, w jakim stopniu życie przeciętnego Kowalskiego jest opodatkowane w 2023 roku? No, niedawno oglądałem w rządowej telewizji, co prawda, taki program, z którego wynika, że nasze życie przeciętnego Kowalskiego jest opodatkowane w tam 30 paru procentach, ale nie bardzo mi się chce w to wierzyć. Myśmy to w 95 roku przeprowadzili takie badania w Centrum Adama Smitha. No i tam chodziło o to, jaką część dochodu rodziny pracowników najemnych spoza rolnictwa, bo to łatwiej było tam ten dochód obliczyć, jaką część państwo konfiskuje. Jedynym kryterium to było przymus, że to co taka rodzina musi oddać państwu pod przymus, a więc podatki, składki ubezpieczeniowe, na ubezpieczenie społeczne i tego. I to okazało się, że 83% rocznego dochodu państwo tej rodzinie konfiskuje. No to jej tam niewiele zostanie, dlatego ona częściowo państwo jej zwraca te skonfiskowane pieniądze w postaci tak zwanej konsumpcji zbiorowej, a więc na przykład edukacji, ochrony zdrowia i tak dalej, ale to nigdy nie jest tyle, ile państwo wzięło, bo przez ten czas biurokracja się rozwinęła do rozmiarów monstrualnych. No, przypomnę, że sama kancelaria premiera dzisiaj zatrudnia ponad 1300 osób tam i to nie byle jakich, tam byle czego nie zjedzą te osoby i tak dalej. Także no, tutaj się podziela lwia część tego. Państwo bierze na utrzymanie, że tak powiem, zaplecza politycznych gangów, no bo wiadomo, że oni za darmo nie będą służyć Polsce, oczywiście, jasne, jakżeż by inaczej. No a jak to wygląda? Od 95 roku biurokracja się rozwinęła niebywale. Przypomnę takim, można powiedzieć, punktem, no nie kulminacyjnym, bo to trudno powiedzieć, kulminacja jeszcze chyba przed nami, były rządy charyzmatycznego premiera Buzka. Ten cztery reformy wprowadził charyzmatyczny premier Buzek, wiekopomne reformy. No i warto tutaj zwrócić uwagę państwa, że reformy mają dwojakie skutki. Pierwsze to są te dwojakie cele, można powiedzieć. Pierwsze to są cele deklarowane. No, one brzmią bardzo patetycznie, że to będzie tam rząd nieba przychylał i tak dalej. No, ale cele deklarowane mają to do siebie, że albo zostaną osiągnięte, albo nie. Na ogół nie. Natomiast oprócz tego są cele rzeczywiste. I cele rzeczywiste się tym różnią od celów deklarowanych, że muszą wystąpić natychmiast i koniecznie. No i jaki był skutek wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Jerzego Buzka? Te cztery reformy spowodowały
skokowy wzrost liczby synekur w sektorze publicznym i skokowy wzrost kosztów funkcjonowania państwa, mniej więcej o 100 miliardów złotych rocznie. No to takie były skutki wdrożenia tych czterech reform, a od tamtej pory to jeszcze reformujemy się i reformujemy, a biurokracji przybywa. No i w związku z tym ktoś to musi finansować i proszę Państwa, są trzy sposoby finansowania. No wiadomo, deficyt budżetowy, trzeba ten deficyt, to znaczy deficyt budżetowy polega, jak wiadomo, na tym, że wydatki państwa są większe niż dochody. No i tę brakującą sumę trzeba jakoś uzupełnić, bo inaczej będzie niedobrze, będą się buntować tam policjanci i tak dalej. No i są trzy źródła tego finansowania. Podnieść podatki, no ale to też nie można w nieskończoność tego robić, bo to jak pan czytał Dobry zły liberalizm, to tam jest przedstawiony efekt Laffera, z którego wynika, że nie można podatków podnosić w nieskończoność, bo jak się je za bardzo podniesie, to wpływy z tego tytułu do budżetu są niższe od spodziewanych. Także tutaj litościwa natura albo opatrzność, jak chcą ludzie pobożni, wprowadziła pewną barierę przed tym uciskiem fiskalnym. No to a już podnieśliśmy podatki do poziomu tam maksymalnego, no i ale już bardziej nie możemy. W związku z tym druga, ta, żeby sprzedać coś, co mamy. No to już żeśmy się wyprzedali, właściwie już niewiele tu zostało. Jeszcze lasy państwowe, a co Żydzi już tu się roszczą sobie zęby w związku z tymi roszczeniami majątkowymi dotyczącymi własności bezdziedzicznej. Zobaczymy, co, kiedy to Stany Zjednoczone zaczną na nas wywierać naciski w tej sprawie. Przecież ustawa 447 cały czas istnieje. To nie jest tak, że ona została uchylona. Wcale nie została uchylona. No i to jest drugi sposób. Trzeci sposób to jest, jak nie mamy pieniędzy, nie mamy co sprzedać, no to trzeba pożyczyć. No i to jest zadłużanie państwa i dług publiczny narasta. A razem z nim narastają koszty jego obsługi. No nie wiem, w tej chwili musiałbym zajrzeć tam, gdzie to bardzo trudno jest tam te koszty obsługi, realne koszty obsługi długu publicznego, bo w ogóle wysokość długu publicznego nie jest dokładnie znana. Pan minister Rostowski, jak był wiceministrem, znaczy wicepremierem i ministrem finansów, to trzykrotnie zmieniał sposób liczenia długu publicznego, także tak naprawdę to nie wiemy, jaki ten dług jest, no ale obsługiwać go trzeba. Co to znaczy, że państwo, rząd stwarza nam złudzenie dobrobytu, wpychając nas w coraz głębszą niewolę lichwiarskiej międzynarodówki, bo to ta lichwiarska, tej lichwiarskiej międzynarodówce trzeba opłacać te koszty obsługi długu publicznego. No i to dobrze było przeprowadzić takie badania w roku 2023 albo nawet w roku 2025, żeby była okrągła rocznica, to byśmy się przekonali, jak to. No i ja kiedyś mówiłem nawet, że sytuacja rodziny pracowników najemnych w Polsce w związku z tymi właśnie procesami jest bardzo podobna do sytuacji niewolnika w Cesarstwie Rzymskim. No bo tak, wprawdzie 17% zostaje w tej rodzinie pracowników najemnych, zostawało do rozporządzenia samodzielnego, no a niewolnikowi no nic, ale niewolnika trzeba było kupić,
Zwłaszcza jak państwo nie prowadziło wojen, to niewolnik, a zwłaszcza jak niewolnik coś umiał, to był drogi. Trzeba było go kupić, trzeba go było zakwaterować, oczywiście na koszt właściciela, no i trzeba go było wyżywić, a ewentualnie leczyć, jak zachorował, bo niewolnik, jak był drogi, no to nie można go było tak samopas. I te wszystkie wydatki musiał płacić właściciel niewolników. I to mu się jakoś opłacało chyba, bo inaczej niewolnictwo by zanikło. Więc w tej chwili jesteśmy w sytuacji zbliżonej do sytuacji niewolników rzymskich. No i ale teraz jest demokracja, w związku z tym możemy sobie wybrać naszych ciemięzców, no i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Sara Obermann. Szanowny panie Stanisławie, co sądzi pan o Hannie Suchockiej? Czy była poprawnym premierem oraz o jej losach po zaprzestaniu bycia politykiem? Drugie pytanie, to może no, odpowiem najpierw na pierwsze. Otóż panna Hanna Suchocka rzeczywiście była premierem, ale tam tak naprawdę to premierem był, z całym rządem kręcił Jan Maria Rokita, który był szefem Urzędu Rady Ministrów właśnie w tych czasach za premierostwa panny Suchockiej. No i to on, zdaje się, miał ostatnie słowo, a nie ona. Z tego, co tak pamiętam z tamtych czasów. A potem pani Suchocka została ambasadorem przy Watykanie. Co teraz robi, to szczerze mówiąc nie wiem, ale potem była ambasadorem przy Watykanie, chodziła w takiej mantylce czarnej tam na takich oficjalnych okazjach. Ona zresztą długo premierem nie była, dlatego że jej rząd, ona została premierem po Waldemarze Pawlaku, który był premierem tam przez 33 dni chyba. I w 92 roku, po obaleniu rządu Jana Olszewskiego w wyniku lustracji nieudanej. No i Alojzy Pietrzyk, poseł Solidarności, złożył wniosek w 93 roku, złożył wniosek o wotum nieufności wobec tego rządu. No i wskutek tego wniosku rząd upadł. Rząd upadł jednym głosem, mówiąc nawiasem. No i tak się skończyła polityczna kariera Hanny Suchockiej, a potem były wybory w 93 roku, klęska wrześniowa tych ugrupowań, że tak powiem, antykomunistycznych, i do rządu wrócił Sojusz Lewicy Demokratycznej z PSL-em. I słusznie potem ten rząd był oskarżany o zawłaszczenie państwa. No to tak było. Drugie pytanie. Jakie oczekiwania miał pan po odejściu komuny od władzy? Czy spodziewał się pan, że tak zwany kapitalizm w Polsce będzie wyglądał tak, że korporacje z Zachodu będą kwitły w Polsce, a polscy przedsiębiorcy będą mieli mocno pod górkę? No, nie spodziewałem się. Myślałem, że się uda lepiej, bo w Polsce rzeczywiście został zaprowadzony taki model, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Czym, i to nie chodzi nawet o korporacje. Czym się różni kapitalizm kompradorski od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują zalety człowieka działającego. Czy jest pracowity, czy jest pomysłowy, czy jest przedsiębiorczy, czy nie boi się ryzyka, czy ma szczęście wreszcie, bo to też jest przydatne. No i jak ma te wszystkie te zalety, to przeboruje sobie dostęp do rynku, no i na rynku zajmie pozycję na miarę swoich tych zalet i szczęścia. Kapitalizm kompradorski, w kapitalizmie kompradorskim jest inaczej. W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwościach działania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem jest bezpieka. Jest bezpieka. Ponieważ większość społeczeństwa do sitwy nie należy,
no to musi być wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem bankowym, finansowym, energetycznym, paliwowym i tak dalej, bo to są te sektory strategiczne, gdzieś tam na obrzeżach, gdzie tam każdy może kit z okien sobie wydłubywać i to jest pozycja polskich przedsiębiorców, którzy, jak pani pisze, mają pod górkę, ale to wynika z tego złego modelu kapitalizmu. Myśmy, kiedy Leszek Balcerowicz wprowadzał swoje reformy, to jeszcze wtedy światło nie było oddzielone od ciemności. No i on nawet rozmawiał z nami. I kiedyś proponowaliśmy rzecz taką, bo chodziło o ustawę tą o uporządkowaniu stosunków kredytowych, żeby ściągnąć nawis inflacyjny, jak to się wtedy nazywało, z rynku. To było słuszne, rzeczywiście trzeba było to zrobić, bo inflacja była trzycyfrowa wtedy. No, ale myśmy proponowali panu Balcerowiczowi, żeby zrobić to ekwiwalentnie. Wprawdzie rząd nie miał żadnego towaru do zaoferowania, ale jeden miał, jednym dysponował. To było jeszcze przed komunalizacją mienia. I rząd dysponował własnością. I myśmy proponowali, to znaczy Unia Polityki Realnej proponowała, żeby sprzedać to, co można sprzedać obywatelom za gotówkę. Mieszkania, place, domy, sklepy i tak dalej, no to by się ściągnęło nawis inflacyjny, bo przecież za gotówkę by kupował ten, kto gotówkę miał. Ściągnęłoby się z rynku nawis inflacyjny, ale obywatele mieliby ekwiwalent w postaci tytułów własności. Tymczasem Leszek Balcerowicz przeprowadził swoją reformę w sposób bezekwiwalentny. No i nabis inflacyjny został ściągnięty, ale obywatele nic z tego tytułu nie mieli. No to nie trzeba mieć doktoratów z ekonomii, żeby tylko wystarczy być spostrzegawczym, że jak miałem pieniądze, tam może i mało wartościowe, ale miałem, a teraz nie mam ani pieniędzy, ani nic w zamian, no to znaczy, że ktoś mnie okradł. No i w związku z tym już w połowie roku 1990 pojawiło się hasło komuna wróć. Komuna wróć. Paweł Okst. Panie redaktorze, jakie ma pan zdanie o zerowym podatku do 26 roku życia? Ma to sens ekonomiczny, czy to po prostu takie makagigi, żeby wyłudzić głosy od młodzieży? Jakoś mi się ta taktyka nie widzi, bo głosowanie na obóz płomiennych patriotów uchodzi wśród młodych, całkiem zresztą słusznie, za obciach. A z drugiej strony, skoro zerowy podatek jest taki korzystny, to dlaczego nie rozciągnąć tego na ogół obywateli, którzy w pocie czoła tyrają na rosnące prąd, gaz, czynsze i tak dalej. Łatwiej przecież od studentów, to oni nie mają. Pozdrawiam. No to jest, chodzi tu o podatek dochodowy tylko. Tutaj rząd może robić makagigi, dlatego że funkcja fiskalna tego podatku jest stosunkowo niewielka. Znacznie więcej dochodów, o ile pamiętam, nie daję głowy za te dane, ale około 60% dochodów budżetowych, czy nawet więcej, państwo uzyskuje z podatków pośrednich, VAT-u, akcyzy i tak dalej. Natomiast z podatku dochodowego od osób fizycznych, no to jest około 20%, jeśli dobrze pamiętam, wpływów do budżetu. Ja w ogóle jestem zdania, że podatek dochodowy powinno się w ogóle zlikwidować. Podatek dochodowy powinno się w ogóle zlikwidować, dlatego że to jest najgłupszy, a już progresywny, to z całą pewnością. On jest nawet sprzeczny z zasadami konstytucji. A dlaczego podatek dochodowy? No bo to jest najgłupszy podatek. Kara za pracę. Jak ktoś dużo pracuje, dużo zarabia, no to w pewnym momencie mu się to przestaje opłacać.
Bo zwłaszcza przy progresji podatkowej wchodzi w taki ten próg, że to mu się przestaje opłacać. Więc to zniechęca ludzi do pracy, taki podatek. Dlatego jestem zwolennikiem, żeby w ogóle podatek dochodowy był zlikwidowany. Jeszcze z jednego powodu. Otóż on z racji samej swojej konstrukcji wyposaża władzę publiczną w uprawnienie, które wcale nie jest konieczne do tworzenia dochodów państwowych, mianowicie w uprawnienia do kontrolowania dochodów obywateli. Każdy musi się wyspowiadać urzędowi skarbowemu, a to wcale nie jest konieczne. Na przykład w przypadku podatków pośrednich, to znaczy ukrytych w cenach towarów, to nawet jest pod tym względem trochę korzystniej, dlatego że to sam podatnik w pewnym stopniu przynajmniej decyduje, jak duży podatek zapłaci, bo albo tutaj szeroką konsumpcję taką uprawia, no to im więcej konsumuje, tym więcej płaci podatku, a jeśli mniej, jeśli jest taki tam, liczy krupa, to płaci tego podatku mniej. No to rząd tam mu opodatkuje później różne te lokaty bankowe, także no, ale w każdym razie jestem przeciwnikiem podatku dochodowego. Pan Jan Nowak, jakie ma pan zdanie o boju Żeleńskim? Człowiek zasłużony dla kultury i medycyny, ateista, który po 17 września był zadowolony z upadku szlacheckiej Polski. Złośliwcy powiedzieliby, że dostał, na co zasłużył. No, Boj Żeleński był niewątpliwie zasłużony dla kultury polskiej, głównie jako tłumacz literatury francuskiej. Rzeczywiście znakomite są jego tłumaczenia literatury francuskiej. Jeśli chodzi o medycynę, no to mniej, bo on tam trochę zatracał, że tak powiem, umiar w tym propagowaniu aborcji tam tego. Świadomego macierzyństwa, to się wtedy nazywało świadome macierzyństwo. No a potem w okresie lwowskim, no to zachowywał się rzeczywiście obrzydliwie. No i no, trudno tak, ja go lubię jako pisarza, jako tłumacza, to go cenię. Ale no, dlatego nie mogę tak powiedzieć, że ma to, na co zasłużył, bo no to obrzydliwe zachowanie rzeczywiście było, ale to wielu ludzi temu uległo, bo terror sowiecki w tym okresie to nie były żarty. A Boj Żeleński prawdopodobnie, skoro na świeczniku był, to tam no, musiał się spotykać z wieloma propozycjami nie do odrzucenia. Jest w pamiętnikach Aleksandra Wata z tego okresu właśnie, rok 39-40 we Lwowie, pierwsza okupacja sowiecka. No i on tam pracował w gazecie, w Czerwonym Sztandarze, zdaje się, tym lwowskim. No i to on pisze w tych pamiętnikach taką obsesję, żeby tam o Stalinie, w każdym artykule to było o Stalinie i on tam się strasznie bał, aż to obsesją się jego stało, żeby tam na skutek błędu literówkowego nie było słowo Stalin. I to sam sprawdzał po kilkadziesiąt razy, więc wyobrażacie sobie państwo, jaka to była atmosfera. No i Boj został zamordowany wtedy, kiedy Niemcy tych profesorów lwowskich wymordowali, to Boja Żeleńskiego też. No, nie wiem, nie powiedziałbym, że zasłużył na to, bo to, mówię, zasłużony rzeczywiście dla kultury polskiej człowiek, a charakter chyba trochę, no nie miał silnego charakteru, mówiąc krótko. Pan Piotr Duk, wspierający kanał. Szanowny panie Stanisławie, ostatnio przeczytałem w lewicowym
tygodniku Przegląd o ukraińskich biznesmenach powiązanych z Rosją dziwnymi związkami. Na przykład jeden z takich biznesmenów przejął kamienicę po panu Guzowatym. Co pan o tym uważa? No to prezydent Poroszenko, przecież ukraiński prezydent Petro Poroszenko jest chyba nadal właścicielem zakładów, bo on czekoladę, bo on jest królem czekolady ukraińskim, zakładów w Lipiecku. Te zakłady jego są w Lipiecku, na terenie Rosji. No a on był prezydentem Ukrainy. I to tak, jeden, no to tam kamienice po Guzowatym, mój Boże. W ogóle to te związki są bardzo osobliwe, tych oligarchów ukraińskich z Rosją. Drugie pytanie. Ostatnio prezydent Ukrainy chciał wyrzucać Węgry z NATO. I jasno wyrażał swoje rozczarowanie na porozumieniem Polski i innych państw regionu w sprawie zboża. Co pan uważa o tej pseudoimperialnej postawie? No cóż, proszę państwa, jest takie polskie przysłowie ludowe, niezbyt grzeczne w stosunku do pana prezydenta Zełenskiego, ale oddaje istotę rzeczy. Nie dał pan Bóg świni rogów, bo by ludzi bodła. Pan prezydent Zełenski zachowuje się mocarstwowo w stosunku do całej Europy. A teraz wyobraźmy sobie, że Ukraina byłaby mocarstwem. No to przecież jak Polska jest sługą narodu ukraińskiego, to on by nam kijem skórę garbował bez przerwy. No dlatego lepiej, jak Ukraina nie będzie w stanie się wybić na mocarstwowość. Myślę, że to dla nas bezpieczniej. Bogdan D. Kiedyś doszedłem do takich konkluzji, że Trybunał Konstytucyjny w 1982 roku powołała grupa przestępcza o charakterze zbrojnym. Bardzo proszę o prawne wyjaśnienie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ja nie pamiętam, czy Trybunał Konstytucyjny został powołany w 1982 roku, ale w każdym razie w latach 80., kiedy jeszcze za pierwszej komuny. Generał Jaruzelski rzeczywiście tutaj przyłożył do tego rękę. No wtedy tam władzę sprawowała Wojskowa Rada Ocalania Narodowego, czyli Związek Przestępczy o charakterze zbrojnym, jak została potem określona. Także rzeczywiście, powiadam, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, kiedy Trybunał Konstytucyjny został utworzony. Wydaje mi się, że trochę później, ale no Związek Przestępczy o charakterze zbrojnym niewątpliwie miał z tym tutaj do czynienia. No i być może, że to fatum jakieś ciąży. Jak widzimy, co się teraz dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym, że tam burdel i serdel panuje, no to rzeczywiście jakieś fatum na tym ciąży. Proszę państwa, i tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.